Czy powszechnie brane leki lub produkty spożywcze, czy jakieś inne preparaty mogą dawać pozytywne wyniki testów narkotykowych? I jest to szczególnie ważne dla Ciebie podczas badań kierowców, kiedy zostałeś złapany za jazdę po alkoholu lub narkotykach, no i musisz wykonać je w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Zapytanie moich widzów. Mam pytanie, jak to w tych WOMP-ach jest? Czy jest regułą, że jak zabrali prawko za alkohol, to zawsze robią testy na narkotyki? Kupiłem sobie w aptece test na ślinę i wszystko wyszło mi negatywnie, oprócz amfetaminy, której nigdy w życiu nie brałem. Natomiast brałem ostatnio na uczulenie lek reklamowany w telewizji i Buprom Zatoki. Zawiera on pseudoefedrynę i czy możliwe jest, że ten wynik pozytywny jest właśnie po tym preparacie. Poleciałem na drugi dzień do apteki, kupiłem mocz i wszystko ok. I teraz już nie wiem, czy ten test był wadliwy, ale pewne jest, że pseudoefedryna się metabolizuje do jakichś pochodnych amfetaminy. Drugi widz, rzucam palenie, męczy mnie kaszel, więc w ciągu ostatnich 4 dni brałem lek o nazwie tiokodin. Ponieważ wiem, że zawiera on kodeinę, czy to może mieć negatywny wpływ na badanie, negatywny wpływ na skutek orzeczenia? Badania mam za parę dni, 19 maja. I chodzi mi również o to, jak długo ta kodeina utrzymuje się w organizmie. I zapytanie kolejnego widza, ponieważ mam pracę zmianową, biorę lek nasenny nitrazepam. Wypisany został przez lekarza rodzinnego w przychodni państwowej i czy potrzebne mi będzie jakieś zaświadczenie od lekarza z tej przychodni, że biorę ten lek. I odpowiadając w sumie na te pytania, pierwsze takie zastrzeżenie, że moja odpowiedź dotyczy sytuacji, kiedy naprawdę jesteś czysty, nie próbujesz oszukać tego WOMP-u, nie próbujesz znaleźć jakiejś wymówki, a przy okazji bierzesz niedozwolone preparaty. I po pierwsze, wszystkie leki zawierające pseudoefedrynę metabolizują się do jakichś pochodnych amfetaminy. Sobie w internecie możesz znaleźć dokładnie do jakich, jeżeli jesteś tam jakimś domorosłym chemikiem i się znasz na tym. Jest to nawet wykorzystywane na taką skalę półprzemysłową. Ten lek jest masowo wykupowany z aptek, mówię o leku Sudafed. Wywożą go masowo do Czech, tam gdzieś ci Czesi robią substancje narkotyczne, coś na bazie amfetaminy, to wraca potem do Polski, od czasu do czasu Straż Graniczna i Policja łapią tych chemików, no i tak kółko się kręci, dopóki będzie to łatwo do wykupienia z aptek. Także pseudoefedryna zdecydowanie tak. Z drugiej strony też pomoc czesko-polska, lek Adipex na odchudzanie. Jest on również na bazie pochodnych amfetaminy. I jak się odchudzasz tym lekiem? Nawiasem mówiąc, w Polsce niedopuszczonym. Kiedyś był dopuszczony, teraz nie jest. Wynik możesz mieć pozytywny. Leki przeciwkaszlowe, inna para kaloszy, jest ich cała kupa, nawet nazw nie potrafię wymienić. Natomiast z reguły zawierają kodeinę lub dekstrometorfan i mogą niestety dać lek pozytywny. Miałem też jakieś relacje od moich widzów, że nawet jak się najadł większej ilości maku, ale tuż przed samym badaniem, to wynik miał pozytywny. Nitrazepam, barbiturany, inne jakieś tam podobne leki nasenne, uspokajające. Tu akurat nie znam produktów czy preparatów, które oprócz tego leku, jeżeli konkretnie bierzesz, mogłyby dać wynik fałszywie dodatni. No i raczej nie wytłumaczysz się w WOMP-ie, że się naćpałeś tam jakiegoś luminalu, czy fenobarbitalu, czy tam czegoś innego i wynik ci wyszedł, a ty tam coś, nie wiem, zjadłeś powiedzmy witaminki dla dzieci. Natomiast rozwiązanie tej całej sytuacji jest dla mnie wyjątkowo proste. No powiedzmy, lekarz przepisał ci taki lek, no to pójdź do tego lekarza, weź od niego zaświadczenie. Nie szukaj tego zaświadczenia na siłę, jak wynik wyjdzie pozytywny, też już miałem takie przypadki. No i prywatnie uważam, że jeżeli wskazania medyczne są uzasadnione, jest to dla mnie jakimś uczciwym powodem, dla którego ten fałszywie pozytywny wynik może być usprawiedliwiony.
Ale podstawowa sprawa, o której powiedziałem, nie szukaj tego po, przynieś przed, prawda? Lekarze z WOMP-u wiedzą, że są inni lekarze, którzy tam no, wypisują pacjentom różne dziwne zaświadczenia, no i wtedy po fakcie to zaświadczenie już nie będzie miało takiej mocy jak przed badaniem. Na wszelki wypadek zrobiłbym sobie wcześniej apteczne te testy narkotyczne, są ze śliny, są z moczu i pójście tutaj czystym jest najlepszym sposobem zmniejszającym ryzyko wyniku pozytywnego naprawdę do minimum. I tak jak zauważyłeś u jednego z tych moich pierwszych widzów, brał ten lek, wyszedł test pozytywny, poszedł na drugi dzień, wyszedł już test negatywny i nie test raczej był tutaj zły, tylko po prostu każdy dzień przypadkowego, nieprzewlekłego brania leku z pseudoefedryną no powoduje, że ta amfetamina po prostu spada poniżej granicy wykrywalności tego testu. I również nikt nie uwierzy, że masz wynik dodatni na opiaty, bo się nażarłeś maku, prawda? Musiałbyś ten mak jeść chyba, no nie wiem, codziennie kilogram, znaczy może nie kilogram, codziennie, prawda, od pewnego czasu przed badaniem, prawda? Natomiast mówię, dzień, dwa, trzy przerwy, wyniki opadają do normy, ale sprawdź to sobie testami aptecznymi. Naprawdę nie kosztują wiele, parę groszy, a śpisz spokojnie w noc przed badaniami WOMP-owskimi. Także na tym kończę. Muszę jeszcze wspomnieć o lekach ostatnio stosowanych przez neurologów i między innymi nam różne bóle kręgosłupa miałem przepisany taki lek Transtec. No na szczęście nikt mnie nie złapał, bo i nie jeździłem po tym leku samochodem, natomiast biorąc ten lek po prostu czułem się taki otępiały i moja małżonka zauważyła, że dzieje się ze mną coś dziwnego. Także może być rzadka sytuacja, że lekarz przepisał ci lek narkotyczny w innym celu. To są takie systemy transdermalne, prawda? Jest to lek narkotyczny, na pewno wynik testu wyszedłby po nim narkotyczny, ale mógł ten lekarz nie za bardzo ci wytłumaczyć, że ten lek jest na bazie opiatów i w takim przypadku również no, wynik wejdzie pozytywny i w takim przypadku zdecydowanie odrażam jeżdżenie po tych lekach, no a jeżeli nie daj Boże idziesz na testy narkotyczne, to odstawienie tych leków na parę dni wcześniej. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli Ty miałeś jakieś doświadczenie z różnymi preparatami, lekami i takimi uczciwymi, pozytywnie fałszywymi wynikami badań na narkotyki WOMP, ale uczciwe mówię w tym sensie, że uczciwe, nie że paliłeś trawę, a przy okazji potem tam udajesz, że stało ci się tam to, wynik pozytywny był po jakimś syropku, prawda? Napisz to w komentarzu pod tym wideo. No i zapraszam Cię do kolejnego filmiku.